Partia Zielonych. Uzyskała ponad 10% poparcie. Frekwencja wyborcza była wyższa niż 5 lat temu i wyniosła 59%. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. We Włoszech według danych Exit Poll wybory do Europarlamentu wygrała eurosceptyczna i przeciwna migracji Liga. Na drugim miejscu niespodziewanie uplasowała się lewicowa Partia Demokratyczna. Wszystkie sondaże wskazują, że Liga wicepremiera Matteo Salviniego osiągnęła nieco poniżej 30% głosów, a więc o kilka mniej niż przewidywano. Rozczarowujący jest również rezultat drugiej partii koalicji rządzącej, kontestacyjnego ruchu Pięciu Gwiazd, który otrzymał około 20% głosów, a więc o 12% mniej niż w wyborach parlamentarnych 14 miesięcy temu. Natomiast nadspodziewanie dobry wynik, 22%, osiągnęła lewicowa Partia Demokratyczna, w tej chwili druga siła polityczna kraju. Dobry wynik Forza Italia Silvio Berlusconiego, 10%, i prawicowej partii Bracia Włoch, 6%, oznacza, że gdyby były to wybory parlamentarne, centroprawica dysponowałaby bezpieczną większością w parlamencie. Frekwencja wyniosła blisko 60%. Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. We Francji w wyborach europejskich wygrała skrajna prawica. Partia prezydenta Emmanuela Macrona jest na drugim miejscu z niewielką stratą. Takie są wyniki exit polla. Partia Marine Le Pen zdobyła około 24% głosów, o 1% mniej niż uznawała wcześniej za absolutny sukces. Główne punkty programu skrajnej prawicy to zahamowanie fali napływu imigrantów, przywrócenie granic i ich obrona, a dalej zakazanie pracownikom z innych państw europejskich zatrudnienia według stawek obowiązujących w ich krajach, co stanowić ma zagrożenie dla Francuzów, w tym dla bezrobotnych. Na drugim miejscu znalazła się partia Emmanuela Macrona, dla której 21% głosów jest porażką. To jest odbierane jako odrzucenie przez elektorat reform wprowadzanych przez prezydenta Piątej Republiki. Na trzecim miejscu znaleźli się nieoczekiwanie uzyskali niemal 13% głosów. Wielkim przegranym jest tradycyjna partia prawicowa Republikanów z zaledwie nieco ponad 8% poparcia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego wybrali również mieszkańcy krajów bałtyckich. Najwięcej osób zagłosowało na Litwie. Najliczniej do urn wyborczych poszli. Frekwencja w tym kraju wyniosła ponad 53%. Wybierali dzisiaj nie tylko swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, ale też prezydenta kraju. Natomiast frekwencja wyniosła ponad 37% i jak zauważają tamtejsze media, była nieco wyższa niż najczas temu. Wtedy do urn poszło ponad 36% Estończyków. Najniższe frekwencje wyniosła na Jotwie. Głosy oddało ponad 33% uprawnionych wyborców. W krajach bałtyckich nie są prowadzone sondaże Exit Polls. Wyniki z tych państw będą znane w ciągu dnia. A z winna relacjonował Kamil Zalewski. Noc pochmurna. Wczoraj będzie jedynie na zachodzie oraz na południowym wschodzie. Mogły prognozowane lokalnie na południu kraju. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale bez opady. Termometry wskazują obecnie od 13 stopni w centrum i na południu do 16 stopni na zachodzie i północy kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5:04. Powtórka programu. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Małgorzata Raczyńska-Weinsberg. Witam w programie Nieznani z nami 24. A dziś moim gościem jest człowiek wyjątkowej pasji. To twórca projektu Polski Piątecznej Trzustki. Wszystko Państwu zaraz wyjaśnimy, co to znaczy. Miło mi gościć doktora Michała Wszołę z Fundacji Badań i Rozwoju Nauki. Dzień dobry Panie Doktorze. Powinnam już mówić profesorze, po stokroć profesorze z Pańskimi osiągnięciami. A czym jest Pański projekt? Bo piodrukowanie trzustki 3D brzmi kosmicznie. No to chcę zapytać, komu może pomóc ta technologia? Piodrukowanie pionicznej trzustki w technologii 3D ma na celu stworzenie i wdrukowanie żywego organu przy wykorzystaniu komórek, które bierzemy od pacjenta i przy wykorzystaniu odpowiednich biotuszy, czyli takich elementów, które będą scalały jakby te komórki. Chcemy wydrukować w pełni funkcjonalny nasz
rząd, czyli będzie właśnie trzustka. Ta trzustka docelowo będzie miała za zadanie leczyć cukrzycę. Czy jest to metoda leczenia? Myślę, że na początku nawet niecałej cukrzycy, ale pacjentów z powikłaniami związanymi z cukrzycą w pierwszej kolejności. Ale to, doktorze, to znaczy, że jak nie pracuje nasza trzustka, to ta pańska zastąpi i będzie wykonywała wszystkie funkcje dotychczasowej, tej naturalnej trzustki. Trzustka jest bardzo skomplikowanym narządem, bo składa się tak naprawdę z dwóch, tak jakby niezależnych systemów. Jeden to jest produkcja soku trzustkowego, który pomaga w trawieniu. I to o tej części nie będziemy mówić. To jest tak zwana część zewnątrzdzielnicza. A druga część to jest część wewnątrzdzielnicza. W całej trzustce są takie małe kropeczki, małe kuleczki, które są, nazywają się wysepki trzustkowe. Nazywają się wysepki, bo rzeczywiście są małymi wysepkami na tej całej powierzchni trzustki. W tych wysepkach produkowane są dwa główne hormony, insulina i glukagon. To są hormony, które zawiadują odpowiednim poziomem cukru we krwi. Jeżeli jest zbyt wysoki poziom cukru, to produkowana jest insulina i ten poziom cukru spada, a jeżeli jest zbyt niski, to produkowany jest glukagon i ten poziom cukru we krwi się podnosi. Osoby z cukrzycą, głównie z cukrzycą typu pierwszego, nie mają w ogóle tych wysp trzustkowych, bo one w ich organizmie zostały zniszczone przez chorobę, przez cukrzycę, która jest chorobą autoimmunologiczną, czyli własny organizm zniszczył te wysepki trzustkowe i one, te osoby nie mogą dobrze prowadzić regulacji cukru, jeżeli nie podają sobie zewnętrzne insuliny. Czyli pacjent z cukrzycą musi podawać sobie insulinę i to jest taki balans pomiędzy tym, że w pewien sposób musi kontrolować to, co je, to, co jak funkcjonuje, prowadzić odpowiednią aktywność i do tego dobierać ilość jednostek insuliny, które będzie sobie podawał. To oczywiście teraz są bardzo wysublimowane systemy do ciągłego pomiaru glikemii, czy pompy insulinowe, które pomagają w tym wszystkim, to rzeczywiście jest dużo ułatwienie. Niemniej jednak w pewnej części pacjentów, pomimo tak zaawansowanych technologii, rozwijają się różnego rodzaju powikłania, takie jak uszkodzenie nerek, czy uszkodzenie wzroku, które może doprowadzić do niedowidzenia, albo nawet do całkowitej utraty wzroku, czy uszkodzenie układu nerwowego, które doprowadza do nieodczuwania niedocukrzeń. My standardowo, jak spadnie nam cukier, to mamy objawy. Drżą nam ręce, drży nam głos, kłosą się ręce. Są takie objawy, mam takie uczucie, że trzeba coś zjeść. Część pacjentów z cukrzycą nie ma tego typu objawów. Oni nie wiedzą, że ten cukier jest niski. A jako, że nie mają hormonu, który jest w stanie podnieść ten cukier do góry, no to może tak to się staje groźne, bo może dojść do takiego spadku cukru, że pacjent, nasz mózg żywi się tylko i wyłącznie cukrem. Więc jeżeli ten cukier spadnie w krwiobiegu do zbyt niskiego poziomu, to mózg po prostu się wyłącza, pacjent może stracić przytomność. I właśnie dla tych pacjentów standardowe metody leczenia powikłań to jest przeszczepienie trzustki czy przeszczepienie wysepek trzustkowych. To są bardzo dobre metody, ale nie jednak. Ale ta pańska trzustka to jest na wszystkie choroby trzustki, czy tylko na określone? Na wszystkie choroby. To nie ma na świecie żadnego leczenia, które jest w stanie leczyć wszystkie choroby. To tutaj takich cudownych rozwiązań nie ma. Zawsze. Ale jeszcze to niedawno nie myślał, że pan Michał Pszczoła będzie pionierem i że taki, no, że taką pomoc pan będzie mieć chory na co najmniej na cukrzycę. Bardzo mi miło i na pewno chciałbym i chcę z całym zespołem, grupą ludzi, którzy pracują nad tym całym projektem, pracują bardzo usilnie, żeby doprowadzić do sytuacji, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że mamy już gotowy pierwszy narząd wydrukowany, sprawdzony, dobrze wiemy, jak działa. Chcę zapytać właśnie, na jakim etapie jest pański projekt, praca pańskiego zespołu? Projekt jest w ogóle realizowany w ramach programu Strateg Med, finansowany przez Narodowy Centrum Badań i Rozwoju. Projekt prowadzi cały konsorcjum planu, więc to jest dużo instytucji. Ja jestem koordynatorem kierunkiem całego projektu z ramienia Fundacji Badań i Rozwoju Nauki, która jest liderem, ale
ale ważne jest, żeby powiedzieć, że również Warszawski Uniwersytet Medyczny jest zaangażowany, Politechnika Warszawska, Instytut Męskiego, Szpital Dzieciątka Jezus i spółka MediSpace, czyli jest 6 konsorcjantów, którzy wspólnie współdziałają po to, żebyśmy wydrukowali kliniczny narząd. Nasz projekt kończy się na etapie przedklinicznym, czyli my nie wprowadzimy na tym momencie, w którym jeszcze jesteśmy, nie zamierzamy wykonywać prób klinicznych. To mówię od razu po to, żeby pacjenci się nie zgłaszali, że są gotowi, bo to jeszcze nie jest ten moment. Projekt trwa od 2 lat. My w marcu tego roku wydrukowaliśmy pierwszy już w pełni gotowy prototyp takiej klinicznej szóstki razem z układem naczyniowym, bo to jest bardzo ważne. Jesteśmy gotowi do prób na zwierzętach, które właśnie się rozpoczynają. Projekt trwa do końca tego roku. Do końca tego roku mamy nadzieję osiągnąć wiedzę i dowiedzieć się, na ile ta nasza trzustka, którą wydrukowaliśmy, na ile rzeczywiście ona działa, jak funkcjonuje, czy trzeba coś w nim poprawić, bo to, co na razie mamy, to mamy tylko badania in vitro, czyli badania na zewnątrz ciała w próbach przedklinicznych. W próbach przedklinicznych jest wszystko w porządku, także, że można mieć dzisiaj tak przekonanie, że to zafunkcjonuje już w konkretnym organizmie człowieka, tak? Znaczy, na chwilę obecną tak, ale jeszcze przed nami cała seria badań na zwierzętach, które skończą się do końca tego roku. Dopiero wtedy będziemy mogli jednoznacznie podsumować i powiedzieć, czy ta droga, którą poszliśmy, jest dobra, czy być może musimy coś zmodyfikować, coś jeszcze poprawić, zmienić, żeby... Zapytam, co mówię, że skąd w ogóle pomysł, by powstała polska pioniczna trzustka? Znaczy, pomysł też jest rodził z potrzeby, tak naprawdę, gdyż ja jestem chirurgiem transplantologiem, od lat zajmowałem się właśnie leczeniem powikłanych cukrzycy, przeszczepianiem trzustki, przeszczepianiem wysepek trzustkowych, przeszczepianiem nerek. Czy pan kiedyś nie pan tych trzustek przeszczepił? Nie liczyłem, ale to nie. A ile rocznie w Polsce się dzieje, że jeszcze nie jest? Niestety przeszczepia się mało, ale to nie jest to, że w Polsce jest tak źle, że my Polacy jesteśmy tacy źli, tylko niestety wszędzie na świecie mało się przeszczepia. W zeszłym roku w Polsce przeszczepiono 21 trzustek, a jak spojrzymy na liczby, ponad 3 miliony osób chorych na cukrzycę w Polsce. Ale to nie się demagogi, to nie jest grupa docelowa. Skupmy się tylko na grupie pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, czyli 200 tysięcy osób. Z grupy 200 tysięcy osób, które mają ciężkie powikłania, które miałyby wskazanie do przeszczepienia, to jest pomiędzy 10 a 20 tysięcy, po końcu 10%. 20 tysięcy osób dzisiaj powinno mieć wykonane przeszczepienie albo trzustki, albo wysepek trzustkowych. Wykonywanych jest 21 zabiegów, a w niektórych okresach do 40 zabiegów jest wykonywane. Tak mało nie dlatego, że nam lekarzom się nie chce, tylko dlatego, że żeby pobrać trzustkę i przeszczepić, musimy pobrać od dawcy zmarłego. Nawet jeżeli spojrzymy na wszystkich dawców mielonarządowych w Polsce, których jest trochę ponad 600 dawców mielonarządowych w Polsce, to z tych 600 tylko niewielki odsetek trzustek nadaje się do przeszczepienia. Dlatego ta liczba 21 jest tak mała, bo jest to zabieg bardzo trudny z punktu widzenia chirurgicznego. Trzustka jest bardzo wrażliwym narządem, bardzo delikatnym. Rzeczywiście trzeba tutaj z jednej strony dobrze dobrać pacjenta, któremu wykonamy ten zabieg, żeby mu pomóc, a nie zaszkodzić. Z drugiej strony, jak pobieramy narząd, no to musimy pobrać narząd idealny, bo mimo wszystko narażamy pacjenta na ryzyko okołooperacyjne. Więc jeżeli już go narażamy na ryzyko okołooperacyjne, to nie będziemy mu dawali narządu takiego sobie, który może będzie działał, a może nie. Tylko musimy mieć pewność, że jeżeli się wszystko uda, to że będzie działał doskonale. Dlatego ta liczba jest taka mała. A ile może kosztować ta polska pioniczna trzustka? Czy to już ktoś potrafi ocenić? Znaczy, to wydaje mi się, że niestety to jeszcze jest zbyt wczesny etap, żebyśmy mogli policzyć. A trzeba być bardzo zdeterminowanym, żeby ten projekt forsować. A czy jest zrozumienie dla potrzeby? A czy oczywiście, że zrozumienie dla potrzeby jest i to co na to nie ma wątpliwości. Natomiast czy trzeba być zdeterminowanym? Oczywiście, że trzeba być zdeterminowanym, bo tutaj po
poza skomplikowaniem od strony merytorycznej i naukowej, stworzeniem czegoś, co de facto poruszamy się po, tak powiem, białych plamach nauki. Odkrywamy tą naukę, tworzymy naukę. Nie to, żeby wydrukować pierwszą szóstkę, musieliśmy wydrukować własne biotusze, które nadają się do tego, żeby móc drukować razem z wyspami szóstkowymi. Prowadzimy razem z Instytutem Lenskiego transformację komórek macierzystych w kierunku komórek produkujących insulinę i glukagon. Też nie ma jeszcze tej technologii na świecie. Jest parę zespołów, które nad tym pracują. Jak mówię, że jest pan pionierem, to nie przesadzam. Znaczy, no jesteśmy na pewno pionierami w tej dziedzinie bez uzdania, powiem tylko, że to, że wydrukować publiczną szóstkę jest na tyle istotnym osiągnięciem, że w lipcu zostałem zaproszony do Nowego Jorku, żeby poprowadzić cały workshop, czyli takie szkolenie prowadzone przez największą organizację finansującą badania nad cukrzycą, czyli TRF, która w tym momencie wydała już ponad 2 miliardy dolarów na badania w kierunku cukrzycy. Zapraszają mnie, Polaka, żebym poprowadził tam szkolenie z drukowania. A czy ten Polak zaproszony wie, jakie pieniądze zostały zainwestowane właśnie w badania w tej chwili? W pański zespół, krótko mówiąc. A czy, no oczywiście, to nie jest żadną tajemnicą. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało nam grant w wysokości 23,5 miliona złotych. Cały czas nie ma 2 miliardów dolarów. To w ogóle oczywiście, że tak, ale nie uważam, że powinniśmy to w żaden sposób jakoś porównywać. Te 2 miliardy to są na przestrzeni wielu lat. Mówimy tutaj o krótkim okresie. A będą państwo mieli to finansowanie w dalszym ciągu? Zapewnione jest? Znaczy, no, na chwilę obecną nie jest zapewnione, ale to jest ten moment, kiedy my zaczynamy występować. No, nie można przedwcześnie pójść i startować u kolejne granty w momencie, kiedy nie mamy wyniki, wiemy, możemy w tym momencie myśleć o przyszłości, zacząć się przygotowywać, wiemy, co nam się udało, wiemy, co musimy jeszcze poprawić, w jakich polach musimy dopracować nasze działania, więc to wszystko działamy i zastanawiamy się właśnie nad kolejnym grantem, który będzie grantem do aplikacji klinicznej. To, co robimy, skończy się na fazie przedklinicznej, powiem, zobaczcie, to jest ten produkt. Być może musimy to jeszcze trochę dopracować, ale wydaje się, że jest na tyle dobry. Mam taką nadzieję. Chcę sobie to, ja może jestem optymistą, ale pewnie bez mojego optymizmu też nie posunię tego do... Do tego momentu też by państwo nie doszli, tak? Tak. Zawsze widzę tą jasną stronę, nie tą ciemną, ale wydaje mi się, że to pomaga, żeby spojrzeć w pewien sposób na te działania. My tak naprawdę wszystko to stworzyliśmy biotusze, stworzyliśmy bioreaktor, nie ma bioreaktor, bo proszę, takim podrukowaniu taka trzustka musi jeszcze dążyć, ją nie można od razu przeszczepić. Ona musi mieć jeszcze czas, żeby dążyć, żeby tam się wytworzyły połączenia komórkowe, żeby zobaczyć, na ile to było skutecznie wydrukowane. Nie ma czegoś takiego na świecie, to jest wszystko nasza produkcja. Mieliśmy własną drukarkę, ale udało nam się, szczęście jest na rynku, pojawiła się od niedawna rzeczywiście bardzo dobra drukarka, którą w zeszłym roku zamówiliśmy, która też znacznie przyspieszyła pracę nad tym całym projektem, więc to wszystko, co robimy, to poruszamy się po jakichś polach niesprawdzonych. Naukowiec, ale pasjonat, widzę. Panie Michale, czy od zawsze chciał być pan lekarzem? Czy to jest jakaś rodzinna tradycja u państwa? Nie jest to rodzinna tradycja. Jak spojrzymy, czy od zawsze, czy na pewno od zawsze interesowałem się nauką i nauką o ludzkim ciele. To było coś, co mnie interesowało. Kiedyś, jak byłem młodym chłopakiem, to trenowałem lekką atletykę. Będąc z jedną kolegą, zawsze biegaliśmy dookoła stadionu, rozgrzewając się, to zawsze rozmawialiśmy między sobą, opowiadaliśmy sobie, co właśnie przeczytaliśmy na temat medycyny i tak dalej. To był początek. Będąc w liceum, to się trochę bardziej już rozwijało w kierunku, że chcę pójść na medycynę. Na medycynę. Żeby w chorobach pomóc ludziom. Badania naukowe, czy chcę na medycynę, po to, żeby leczyć ludzi. Jak poszedłem na studia medyczne, po pierwszym roku trafiłem do szpitala na praktyki takie wakacyjne, na oddział chirurgii. Mówiłem się po raz pierwszy do
do zabiegu, asystowałem do zabiegu chirurgicznego. To widziałem, że to jest to, co chciałbym robić w przyszłości. Ale dlaczego chirurgia? Odpowiedzialność ogromna, umiejętności także takie manualne, konieczne wręcz. A czy chirurgia, znaczy może to też związane jest z... Nie wiem, czy jestem cierpliwy, bo jednak robiąc taki projekt trzeba być cierpliwy, ale chirurgia na pewno daje, umożliwia w dosyć szybkim czasie zobaczenia pozytywnych rezultatów swojego działania. Nie jest tak, że na przestrzeni tysięcy lat, tylko na przestrzeni kilku lat z osoby chorej robimy osobę zdrową, albo przynajmniej zdecydowanie lepszą. Po kilku dniach wie, czy to się udało, niekiedy podobnie już wiadomo, prawda? To na pewno jest fascynujące. A w pańskim domu, pani Michał, była taka tradycja kształcenia się? Czy to był dom nastawiony właśnie na inwestowanie w naukę, w dzieci? Zdecydowanie tak. I to jest coś, co mama zawsze mi powtarzała i mówiła, że muszę się uczyć, bo to jest ten potencjał, który zdobędę i którego nikt nie odbierze. Ma pan rodzeństwo? Mam rodzeństwo, mam siostrę i brata. Siostra jest śpiewaczką operową w Wiedniu, a brat prowadzi własną firmę, własną działalność. To każdy w inną stronę, ale wszyscy mają pewnie swoje sukcesy. W Wiedniu znaleźć się, prawda, jako śpiewak operowy, to jest wyróżnienie, to musi być dobra. Na pewno, to też jest jej pasja. Na pewno to, co można powiedzieć, to, że w pewien sposób w naszym domu była możliwość rozwijania własnej pasji i każdy szedł dokładnie w tym samym kierunku, nie było to pod dyktando, ale to pokazuje, że mogliśmy rozwinąć się w tych kierunkach, w których chcieliśmy tak naprawdę. Tak, to wtedy, jakie to szczęście, jak się potrafi zawód połączyć z pasją, bo jednak połowę tego życia spędza się w pracy i to robi wielką radość. Wtedy ja też nie czuję, że jestem w pracy. Właśnie, ja myślę, że więc w pracy. Panie Michale, dziś pan jest już, można powiedzieć, światowej sławy specjalistą w swojej dziedzinie. Gdybym pana zapytała, co by chciał pan powiedzieć takim młodym ludziom, którzy chcą osiągnąć swoje cele, spełnić swoje marzenia, to jaką drogę powinni wybrać? Żeby się nie poddawali, żeby realizować swoje cele, żeby nie słuchali nikogo dookoła. Tak, to niezależny, doktor habilitowany, niezależny. Czuje się pan człowiekiem spełnionym? Czuję się na pewno człowiekiem szczęśliwym, czy spełnionym do końca. To jeszcze chwila. To jeszcze daleka droga, nie wiem jak to wygląda, być może powinienem, ale na pewno jestem szczęśliwy, że los, Bóg, czy ktokolwiek, czy rodzina dostałem taką możliwość, że mogę realizować to. Życiorysy, proszę Państwa. Życie to jest moja pasja i że się w tym spełnię. Życiorysy, proszę Państwa. Codziennie niemalże przyjmuję pacjentów, bo nie każdego dnia, kilka razy w tygodniu. I jeżeli widzę poprawę, widzę ten efekt. Lekarzu, pomóż sobie samemu. Lekarzu, pomóż sobie samemu. Lekarzu, pomóż sobie samemu. A czy Polska jest krajem, który pozwala rozwijać zaawansowane prace badawcze? Czy czegoś brakuje? Jak czegoś brakuje, to czego? Na pewno w ciągu ostatnich kilku lat się poprawiło. Jest wiele różnego rodzaju funduszy, które można zdobywać. Oczywiście to wymaga pewnej umiejętności poruszania się w tym całym galimatiasie różnych organizacji, które przyznają dofinansowanie, bo z jednej strony Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, z drugiej strony Narodowe Centrum Nauki, PARP, fundusze unijne, fundusze norweskie, więc tych różnych organów, które zarządzają. Ale dobrze się pan w tym świecie porusza, poszukiwania funduszy? Nie wiem, czy dobrze, ale muszę być aktywny. Wciąż potrzebne są te fundusze. Fundusze europejskie i wszystkie inne możliwe, które są. Ale pani ma dobrą ocenę, właśnie polskie komisje, w którym można zaawansowane takie prace badawcze prowadzić.
obywatelami w pańskiej dziedzinie. Znaczy, na pewno tak. No jest taka możliwość, na której nigdy nie ma. Ja jestem optymistą, więc może nie jestem dobrą osobą do pytania. No, tak samo jak nie lubię być recenzentem. A ja lubię rozmawiać z optymistami, bo zarażają. Nie lubię być recenzentem, bo recenzent powinien znaleźć minusy i mankamenty różnego, czy systemu, czy działania. Czy ta sałata z cytryny, pięć kotletów. Naprawdę jest smaczny i każda sałata wybor. Pozytywną część. Cieszę się, że komuś się udało zrobić to tam, znaczy i czasem nie zauważam oczywistych niedociągnięć. To jest też pewna sztuka. Wiem, że na przykład tej umiejętności nie mam, zauważania tych minusów, co mówię, to wcale nie jest dobre. Dobrze jest mieć umiejętność takiego krytycznego spojrzenia na pewne. Ja myślę, że pan ma tylko że optymizm, bo kocha pan to, co robi, przesłania panu tę, no też tak niekiedy pewnie krytyczne spojrzenie. Więc oczywiście nigdy nie ma tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, ale na pewno jest coraz lepiej możliwość dostępu do różnego rodzaju funduszy i dla różnego rodzaju osób. Na pewno jest to duża szansa rozwinięcia swoich pasji, tylko rzeczywiście trzeba być wytrwałym, żeby było jasne, to my program, który realizujemy, sam pomysł powstał w 2012 roku, teraz mamy 2019 rok. Ja przez trzy kolejne konkursy StrategMed startowałem, występowaliśmy. W pierwszym zostaliśmy odrzuceni, w drugim zostaliśmy odrzuceni, dopiero w trzecim dostaliśmy finansowanie. Trzeba mieć pokorę. Oczywiście z każdym kolejnym konkursem czytaliśmy opinie recenzentów. Czasem się zżymałem, ale muszę przyznać, że duża część z nich była rzeczywiście na tyle merytorycznie dobra, że pomogło nam to na tyle poprawić wniosek i przygotować na tyle dobry, że wreszcie ten konkurs wygraliśmy i dostaliśmy finansowanie. Panie Michale, zapewne takie badania, praca na uniwersytecie, bo do niedawna jeszcze pan pracował na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, praktyka lekarska, jak pan wspomniał, no pochłaniają sporo czasu. To zapytam o rodzinę. Czy ma pan rodzinę, ma pan żonę, dzieci? Czym się żona zajmuje i w jakim wieku dzieci? Bo rocznik 74, już doktor habilitowany, już tak daleko zaawansowany. Kumę chwali, a ludzie umierają i na raka jeszcze gorzej. Choroba straszna. Żona jest lekarzem? Nie, żona nie jest lekarzem. Żona prowadzi razem z córką, prowadzą przychodnię, w której pracuje. Natomiast najmłodsza ma 5 lat i jest w tym momencie w przedszkolu. Tak, to zwoje menedżerów, tak? Damy jako menedżerowie. A pan jako filar domu. Tak. Trzymam kciuki, panie Michale, bo wszyscy możemy być pańskimi pacjentami i wszyscy powinniśmy naprawdę pomyśleć o tym, żeby chwilę zawsze poświęcić tym, którzy no, kształcą się na ratowanie naszego życia i zdrowia. Dziękuję panu. Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom. Powtórka programu. Życie z duszą czy bez, przy mikrofonie Filip Menges. Chrześcijaństwo naszych czasów potrzebuje obrońców i to niekoniecznie filozofów, którzy będą językiem scholastyki dowodzić istnienia Boga, choć pewnie takich też potrzebuje. Ale poza tym potrzebni są z pewnością świadkowie wiary, ludzie, którzy pokazują swoim życiem, że Ewangelia nie jest pustym słowem. I potrzebni są także ludzie pióra, którzy potrafią przemówić do wyobraźni czytelników. Dziś porozmawiamy o człowieku, który znany jest z tego, że bronił chrześcijaństwa przede wszystkim piórem. Za kilka dni jest 145. rocznica urodzin Gilberta Chestertona. Chrześcijaństwo to nie jest chrystianizm, proszę państwa. Więcej czosnku, więcej pamięci, intelektu w ogóle. Do tego uba. Tłumacz jesuista Lech Jęczmyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Szczęść Boże. Chesterton był w Polsce popularnym pisarzem już w okresie międzywojennym. Chesterton. Co takiego w jego twórczości przyciągało ówczesnych polskich czytelników? No przede wszystkim to,